Laudetur Jezus Chrystus. Dlaczego Jezus przeklał drzewo figowe? Incydent ten opisany jest w Ewangelii Marka oraz w bardziej skróconej formie w Ewangelii według świętego Mateusza. Zgodnie z wersją Marka, tuż po wieczornym przybyciu do Jerozolimy, Jezus i jego uczniowie spędzili noc w Betanii, po czym rano postanowili wrócić do miasta. W drodze poczuli głód a widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Jezus rzucił wówczas na drzewo klątwę. Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie. Następnie kontynuował wraz z uczniami drogę do Jerozolimy, gdzie wyrzucił ze świątyni handlarzy. Wieczorem wszyscy znów udali się do Betanni. Następnego ranka, przechodząc obok tego samego drzewa, ujrzeli figowiec uschły aż po korzenie. Piotr przypomniał sobie to, co zaszło dzień wcześniej i powiedział: Rabbi, patrz figowiec, który przekląłeś, usechł. Jaki był sens przeklinania drzewa za to, że nie ma owoców, skoro, jak pisze Marek, nie był to czas na figi? Fakty związane z drzewem figowym są następujące. Pod koniec marca zaczynają rosnąć liście, a w ciągu tygodnia pokrywają już one całe drzewo. Do tego czasu pojawiają się także pierwsze owoce. Nie są to jeszcze wprawdzie figi, ale można je nazywać ich zaczątkami. Mają one wielkość migdałów i nadają się już do spożycia. Lubią je zrywać chłopi i głodni podróżni, którzy nie mają akurat pod ręką nic innego do zjedzenia. Kiedy zaś takie młode figi całkowicie dojrzeją, same spadają na ziemię. W palestyńskim dialekcie języka arabskiego takie niedojrzałe jeszcze figi nazywają się taksz. Wyglądają one jak miniaturki prawdziwych, dojrzałych fig, które pojawiają się zwykle jakieś sześć tygodni później. W sytuacji opisanej przez Marka, czas na figi jeszcze nie nadszedł, ale skoro na figowcu pojawiły się już liście, a nie, był, nie było takż, to nie, był też, nie było też szans na owoce w późniejszym okresie. Jezus nie znalazł na drzewie nic prócz liści. Okazało się więc, że jest to drzewo bezowocne, nie nadające się do jedzenia, nie dające żadnej nadziei. I dlatego postanowił je przekląć. Jeśli jednak jest to słuszne wyjaśnienie tego incydentu, to czy jest on na tyle istotny, aby umieszczać go w Ewangelii? Tak, gdyż pod prostą historią kryje on o wiele głębsze znaczenie. Podobnie jak przypowieść o bezowocnym figowcu przetoczona w Ewangelii św. Łukasza, 13 rozdziale, w wersetach od 6 do 9, w której właściciel winnicy trzy lata z rzędu szuka na drzewie owoców, ale nigdy ich nie znajduje, każe zatem ogrodnikowi wyciąć drzewo, które niepotrzebnie zajmuje tylko miejsce i wyjaławia ziemię. Zarówno w przypowieści zamieszczonej w Ewangelii Łukasza jak i w przypadku incydentu z figowcem opisanym przez Marka, trudno uniknąć wrażenia, że drzewo symbolizuje Jerozolimę, która odrzuca Jezusa, przynoszącego miastu przesłanie od samego Boga, przez co sama sprowadza na siebie zagładę. W innym miejscu Ewangelii Łukasza Jezus płacze nad ślepotą Jerozolimy zamkniętej na to, co naprawdę ważne, i zapowiada upadek miasta za to, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Ewangelia według św. Łukasza, 19 rozdział, wersety 41-44. Incydent z przeklętym figowcem niesie ze sobą to samo przesłanie i właśnie dlatego zarówno Marek, jak i Mateusz przytaczają go w swoich wersjach Ewangelii. Kolejny odcinek, który będziemy mieli okazję wysłuchać, o co chodziło Jezusowi w tym zdaniu nie przeminie to pokolenie? Bardzo ważne określenie, bo przecież minęło już mnóstwo czasu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.